Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Hanna Kaczmarek i Oliwia Kacerka. Dzień dobry. Dzień dobry. Uczennice Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Jagieły w Płocku. Dziewczęta, powiedzcie najpierw, do której klasy chodzicie w liceum? Do trzeciej, humanistycznej. Tak, obydwie do jednej klasy. Do tej samej, okej. I wiem, że bierzecie udział w takim corocznym projekcie Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Jaki macie pomysł na udział w tym projekcie? Należy pewnie zacząć od tego, że chcemy ten nasz projekt podzielić na takie dwie części. Jedna część to będzie działalność w mediach społecznościowych, a drugą częścią będzie już praca z ludźmi na żywo. I cały projekt będzie dotyczył debaty oksfordzkiej. Chcemy głównie poprzez debatę nauczyć młodsze osoby ze szkół podstawowych takich umiejętności jak radzenie sobie ze stresem, jak publiczne wypowiadanie się, jak formułowanie argumentów na przykład, albo takie kreatywne myślenie, więc to poprzez samą debatę właśnie, ale też chcemy zarazić te młode osoby pasją do debaty, co udało się zrobić właśnie poprzednim rocznikom z nami w zeszłym roku. Także to jest taki nasz główny cel, więc w działalności w mediach społecznościowych będziemy chcieli właśnie edukować o debacie, a jeżeli chodzi o tę działalność poza mediami, to zorganizujemy Ligę Debat dla dzieci. Mhm. A gdybyście miały tak w najprostszy sposób wyjaśnić, czym jest debata oksfordzka? Debata oksfordzka to jest po prostu taka dosyć mocno sformalizowana forma dyskusji, która odbywa się między dwiema drużynami, propozycją, która tezy broni i opozycją, która tezę obala. No i po prostu ta sformalizowana forma ma też służyć temu, żeby uczestnicy nie czuli się aż tak zestresowani, żeby mieli poczucie, że ktoś nad tą dyskusją ma jakąś kontrolę, tę kontrolę sprawuje właśnie marszałek. No i w każdej debacie bierze udział właśnie drużyna propozycji i opozycji i w każdej drużynie jest czterech mówców i oni mają swoje określone role, które mogą się trochę przenikać, ale muszą jednak zostawać w swoich ramach w jakiś sposób. A w jakim czasie będziecie realizowały ten swój projekt, powiedz? Projekt chcielibyśmy zacząć na początku tego roku i planujemy, aby trwał on do marca. Na początku 2024 roku, mhm, tak? Czyli okej, czyli od stycznia. A powiedzcie, bo tutaj wspomniałaś o tym, że chcecie nauczyć swoich rówieśników i młodsze, tak, młodsze osoby, również radzenia sobie ze stresem. Dokładnie. Dlaczego to według was jest takie ważne? Uważamy, że jest to taka kompetencja, która przydaje się w życiu, czy też zawodowym, czy w szkole. I nawet podczas takiego badania, które przeprowadziliśmy w ramach olimpiady, ankieta wykazała, że to jest kompetencja, z którą najwięcej osób ma problem. A wy w szkole macie problem ze stresem? Wydaje mi się, że po tylu latach już udaje nam się to zdecydowanie opanowywać. Zawsze wydaje mi się, że lekka trema jest przed każdym wystąpieniem i to myślę, że jest naturalne. Natomiast no, staramy się nad tym pracować i po tylu latach czujemy, że chyba jesteśmy na tyle kompetentne, żeby spróbować przekazać młodszym uczniom te nasze jakieś umiejętności właśnie z tym związane. Mhm. Debata oksfordzka na pewno wymaga sporego zasobu słów i umiejętności wypowiadania się w ogóle. Sądzicie, że takie umiejętności przydadzą się też w waszym pozaszkolnym życiu w późniejszym czasie? Oczywiście, że tak. To jest tak naprawdę, nie jesteśmy w stanie sobie prawdopodobnie tak wyobrazić i wyliczyć, w ilu sytuacjach nam to się po prostu przydaje, żeby potrafić się tak jakoś ładnie i spójnie wysłowić. Czy to chociażby na rozmowie o pracy, czy później pracując w bardzo wielu zawodach, ale tak naprawdę też w kontaktach z ludźmi na co dzień. Wydawałoby się, że osoby w waszym wieku wolą wyrażać się w sposób, nazwijmy to, lekko potoczny, czyli używając słów niekoniecznie uznawanych za poprawne. Jak to jest w waszym przypadku? Czy w rozmowie z kolegami, koleżankami rozmawiacie też takim językiem jak oni, czy też wy staracie się ich jakoś poprawiać, nakierowywać na to, że ten poprawny język polski jest ważny? Cóż, na pewno w takich potocznych konwersacjach używa się właśnie potocznego języka. Natomiast no, my same staramy się dbać o to, żeby te wypowiedzi brzmiały dobrze, brzmiały składnie, żeby nasz rozmówca nas rozumiał.
No ale wiadomo, że od tych potocznych zwrotów się nie ucieknie. Ile osób planujecie, żeby wzięły udział w tym projekcie? Dla ilu zaplanowaliście? Jeżeli chodzi o tych beneficjentów tej części online, no to chcemy po prostu dojść do jak największej liczby osób i tutaj nawet nie ma żadnej górnej granicy wiekowej, wydaje mi się. Natomiast jeżeli chodzi o tę działalność stacjonarną, to pierwszym takim naszym etapem będą spotkania z dziećmi w 4 szkołach podstawowych i chcemy zaprosić na to takie ogólne spotkanie informacyjne wszystkie klasy 7 i 8, jakie ta szkoła u siebie ma. Natomiast w dalszym etapie, który będzie już taki dużo mocniej zawężony, dlatego że nie da się po prostu takich umiejętności, wydaje mi się, rozwijać w tak dużej grupie, kiedy nas będzie 2 na każdą z grup warsztatowych. W grupie warsztatowej może się znaleźć od 8 do 12 osób, zatem 48 osób na warsztatach, a z kolei w samych debatach weźmie udział osób 32 osoby to będą. Macie już zaplanowany jakiś harmonogram, co po kolei się zdarzy, kiedy, w jakie dni? Czy to dopiero będzie na etapie planowania? Mamy to zaplanowane mniej więcej. To są rzeczy, które się mogą jeszcze poprzesuwać o tydzień czy dwa, dlatego że tutaj to mocno też zależy od naszych partnerów, z którymi teraz jesteśmy w kontakcie, i od szkół, kiedy będą mogły nam udostępnić właśnie czy to miejsce u siebie w szkole, czy po prostu pozwolić nam na spotkanie z ich uczniami. A ile osób jest w waszej grupie projektowej? Czy tylko wy dwie, czy ktoś jeszcze? W naszej grupie są jeszcze 2 osoby, też jedna koleżanka od nas z klasy humanistycznej i kolega z klasy matematyczno-fizycznej i działamy w 4. A skąd w ogóle wziął się pomysł na te debaty oksfordzkie? Czy to, tak jak mówiłaś, chyba starsi koledzy was zainspirowali, bo w tamtym roku coś wspominałaś, że było podobne, tak? Tak. To było w ten sposób, że my w zeszłym roku trafiłyśmy na koło debat oksfordzkich w naszej szkole. No i akurat odbywała się Liga Debat Fundacji Orlen, w której my wzięłyśmy udział. To znaczy nie byłyśmy akurat my dwie w tym oficjalnym składzie, ale brałyśmy udział we wszystkich tutoringach, w szkoleniach i mi się udało zastąpić jednego z naszych kolegów na jednej z 4 debat turniejowych. Drużyna Jagiellonki wygrała, pozostałe 2 osoby z naszego zespołu projektowego były w tej właśnie wygranej drużynie. Później byłyśmy jeszcze na innym turnieju debatanckim w zeszłym roku i w tym roku także nasza drużyna projektowa jest jednocześnie drużyną, która weźmie udział w Lidze Debat Fundacji Orlen. Już jesteśmy po pierwszym wygranym, muszę się pochwalić, sparingu. No to gratuluję bardzo, to wspaniałe osiągnięcie. A co was najbardziej przyciąga w tego typu debatach? Co jest dla was najbardziej atrakcyjne w nich? No na pewno każdy lubi rywalizację, bo to jest na pewno zawsze bardzo przyjemne, że jednak swoją jakąś taką, takimi umiejętnościami merytorycznymi można coś osiągnąć i wygrać, ale też jest to bardzo rozwijające. Też uważamy, że dzięki tym debatom same rozwinęłyśmy swoje umiejętności miękkie. W sumie niedługo będziecie już kończyły szkołę średnią. Co dalej planujecie? Ja myślę o studiach prawniczych na ten moment. No to ja faktycznie... Również, tak. Nie, no to brawo. Faktycznie umiejętność wysławiania się prawidłowego w tym zawodzie akurat jest bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję wam za miłą rozmowę. Sprawnie nam poszło. Świetnie jest rozmawiać z osobami, które potrafią rozmawiać, także trzymam za was kciuki. Dziękujemy bardzo. Również i w przyszłym życiu zawodowym na studiach prawniczych. Mam nadzieję, że jeszcze po drodze gdzieś się spotkamy. My też mamy taką nadzieję. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. W moim studiu gościły Hanna Kaczmarek i Oliwia Kacerka.